Dokładność ułożenia pierwszej warstwy bloczków ITONG ma duży wpływ na dokładność wykonania całego budynku. Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian za pomocą niwelatora znajduje się najwyższy punkt budynku. Dokładne wypoziomowanie narożników pierwszej warstwy sprawdzamy za pomocą poziomicy wężowej, zwanej potocznie szlauchwagą. Aby uzyskać jeszcze dokładniejsze ułożenie, wypoziomowanie możemy sprawdzić za pomocą niwelatora. System piórowpust w bloczkach ITONG pozwala na murowanie bez wypełniania spojny pionowej. Dzięki temu muruje się z nich szybciej. Bloczki idealnie do siebie pasują. Bloczki pierwszej warstwy ustawiamy na zaprawie cementowej, w której stosunek cementu do piasku wynosi 1 do 3. Zwykła zaprawa ma za zadanie zniwelować ewentualne odchylenia fundamentów w pionie. Zaprawę nanosimy zwykłą kielnią. Murowanie ścian zewnętrznych zaczynamy od narożników. Warto zwrócić uwagę na ułożenie bloczka tak, aby pióra skierowane były na zewnątrz. Ułatwi to późniejsze prace tynkarskie. Po ustawieniu bloczka ITONG sprawdzamy jego poziom i korygujemy za pomocą gumowego młotka. Następnie między ustabilizowanymi narożnikami ściany rozciągamy sznurek murarski i uzupełniamy warstwę. Rozciągnięty sznurek ułatwi nam kontrolę poziomego ułożenia bloczków ITONG w warstwie. Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyższym narożniku i koryguje młotkiem gumowym. Jeżeli odległość między narożnikami nie jest całkowitą długością bloczka ITONG, warstwę należy uzupełnić odpowiednio przyciętym fragmentem bloczka. Konieczne będzie wykonanie w tym miejscu spojny pionowej. Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej, czyli po około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. Zwracamy uwagę, że dla najpopularniejszych bloczków ITONG 36,5 cm wystarczający jest standardowy fundament o szerokości 24 cm. Jest to zgodne ze sztuką murarską, gdzie przewieszenie ściany budynku nad ścianą fundamentową nie powinno przekraczać 1/3 jej szerokości.